Z tej strony, neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zrobimy sobie wielkie zestawienie PvP na serwerach, na których w tym momencie gramy z wyjątkiem EU1 i W60, dlatego że to są dość nowe serwery, dość świeże, oczywiście większość tam stopuje lochy no i jeszcze to Win Ratio, ten taki ranking PvP będzie dość mocno zakłamany. Oczywiście w tym momencie będą wygrać ludzie, którzy mają najbardziej dociśniętą kopalnię klejnotów, którzy mają najmocniejsze gemy więc po prostu te dwa serwerki sobie pominiemy. Za jakiś czas zrobimy łącznie z nimi. No a teraz skupimy się na W50, na W55, na W58, no i na S40. A oprócz tego w drugiej części tego filmu zapowiem konkurs co miesięczny za używanie kodu twórcy. No i tam podam wszystkie szczegóły, bo troszkę się zmienią zasady i tak dalej. No ale o tym wszystkim wspomnę właśnie w drugiej części filmu. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym końcu. Komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, czy wy robicie takie zestawienia na swoich serwerach. Bo SF Tools to umożliwia i to jest moim zdaniem bardzo fajne. Ja się w ogóle jaram takimi cyferkami, więc można sobie zobaczyć, po prostu, kto jest najmocniejszy, kto ma największy win ratio, z top 30 serwera i tak dalej. Także, no, dla mnie to jest fajne, możecie dać znać w komentarzu, czy również coś takiego Wam się podoba. No i dobrze, zacznijmy sobie, może tutaj od S40, dlatego że troszeczkę Wam tak nie po kolei te screeny. No, ale S40 wystartował 8 października 2021 roku, więc no już ponad półtorej roku ma ten serwer no i oczywiście mniej więcej tutaj ta topka jeżeli chodzi o PvP się wyklarowała, oczywiście wiadomo, jeżeli chodzi o to zestawienie zaraz Wam tutaj pokażę, no to duży wpływ ma na to siła gemów, to jest jakby oczywiste, jak ktoś ma mocniej dopchniętą kopalnię to będzie miał większe win ratio, jak ktoś ma mniej dopchniętą to będzie miał słabsze, to jeszcze nie jest ten etap i bardzo długo nie będzie kiedy faktycznie większość topki będzie miało takie same gemy, bo już wszyscy dojdą do tej maksymalnej kopalni, no i wtedy mniej lub bardziej będzie można sobie to sprawdzać. Oczywiście można robić takie symulacje, no jak tam sobie po prostu ręcznie dodamy statystyki, wszystkie klasy będą miały takie same, no to wtedy można sprawdzać, która jest najmocniejsza, która najsłabsza. No ale, mimo wszystko, serwer, który ma już ponad półtorej roku, no to jakoś tam to widać, jak ta topka się klaruje. Dobrze, lecimy. Jeżeli chodzi o S40, to wygląda to w sposób następujący. Jak widzicie, mamy tutaj od lewej klasę. Mamy przede wszystkim numerek no to jest pierwsza osoba, druga, trzecia pod względem tego win ratio. Potem mamy klasę, level, nazwę tego gracza. Na początku mamy win procent to jest oczywiście to win ratio, i ja po tym to sortuję. Potem mamy takie minimalne procenty. Wiadomo, ja tutaj dałem w ogóle top 50 z sali chwały, top 50 graczy, no i dałem PVP każdy z każdym. No i posortowałem. Po Win Ratio, po prostu kto miał największy Win ratio. Jak takie zestawienie się zrobiło, jak takie walki się zrobiło, no to jest tutaj na pozycji pierwszej no i potem maksymalne procenty ale nas głównie interesuje to Win procent, czyli Win Ratio. Koksu mi pisał, że bardzo możliwe, że trzeba tutaj ustawiać sortowanie po min procent, czyli to minimum. No, ale moim zdaniem to się nie sprawdza. Bo tak jak na W50, na W50 przepraszam, może jako tako by to wyglądało, bo tam jest strasznie zbliżona ta topka, bardzo dużo mocnych graczy. Tak na przykład jak sortowałem na W58 po win ratio no to byłem czwarty, co się jak najbardziej zgadza, a jak posortowałem po tym min procent, to byłem dopiero dwunasty, gdzie no tak na dobrą sprawę na W58 przegrywam w tym momencie z trzema osobami maksymalnie, więc po prostu to sortowanie po win procent jest jak najbardziej odpowiednie. No i dobrze, widzimy, że mamy tutaj Berserka, Marcin Uwu, 482 level, w tym momencie ma prawie 87% win ratio mam nadzieję, że to dobrze widać, ja ogólnie te screeny dzieli na pół, żeby to nie było takie wiecie naćkane, więc chyba dobrze widać generalnie. No i właśnie, Marcin Uwu tutaj nie stopuje lochów Te statystyki ma dość mocne jakby nie patrzeć Dlatego, że jednak nie stopuje tych lochów Więc ciągle ten level miał wyższy od innych Także sobie statystyki, w ogóle Golda więcej po prostu zarabiał Więc te statystyki też ma mocniejsze jeszcze w tym momencie No i jest po prostu najmocniejszym graczem na serwerze Według rankingu, według tego zestawienia Oczywiście jak, to, jak te procenty są takie dość close powiedzmy Czyli tutaj na przykład pozycja piąta ma 76% i 21, chyba jak dobrze widzę. Pozycja szósta ma 76,19. No to bardzo możliwe, że jakbym zrobił kolejną symulację, to by się to zamieniło. No ale tak po prostu mi wyszło i tak prezentuje się top 25 graczy pod względem PVP. Właśnie S40 polskiego. No i co mogę dodać? Marcin, Łowu i Antiopa nie stopują lochów, więc mają te levely wyższe. Mają oczywiście ulepszone itemki. Ja tutaj jestem trzeci. nadrabiam gemami, bo te gemy mam dość mocne. No ale. I temki w dalszym ciągu no razy 10, w dalszym ciągu razy 10 nie ulepszam na razie, no bo jednak czekamy na to klikanie lochów swoją drogą, jak ja to wrzucę, to będzie wtorek, nagrywam to w poniedziałek, to zostanie nam 10 dni, 10 dni do tego klikania lochów, do wbicia tego poziomu 500+, no i do tutaj przejścia na golda i zaczęcia sobie orania tego serwera, można by tak powiedzieć. Więc już niedługo no, ale właśnie tak jak Wam wspomniałem, tak się prezentuje po prostu ranking top 25. No i dalej mamy kolejne tutaj, kolejne 25 osób, łącznie 50. Można sobie zastopować, można sobie samemu prześledzić. Może też co niektórym pomoże to w wyborze klasy postaci, że zobaczą, jak sobie radzą co niektóre klasy postaci, no w takim późniejszym etapie gry, jak już są tak przed poziomem 500, na W50 po poziomie 500. No ale mówię, tutaj bardzo, bardzo dużo czynników wpływa na ten ranking, bardzo to jest taki no niemiarodajne mimo wszystko to zależy jakie kto ma gemy, jakie kto ma ulepszenia itemków więc tak jak wam powiedziałem to najlepiej by było robić jak każdy już będzie miał tą kopalnię gemów maksymalną jak serwer już będzie stał naprawdę kilka ładnych lat no i wtedy to będzie takie najbardziej obiektywne no ale wiadomo wytrwać tyle i nie sprawdzać tego to jest no, ciężka sprawa, więc dobrze tak się prezentuje S40 no i teraz mamy W50 jak dobrze pamiętam, na W50 Tutaj przejdziemy, W50 wystartował 9 lipca 2021 roku, więc za troszkę ponad miesiąc będziemy mieli równe 2 lata tego serwera. No i co? Mamy tutaj Magusia 513 level, bardzo mocny serwer, chyba jeden z najmocniejszych na jakich startowałem W60 się do niego za bardzo nie umywa zwłaszcza tutaj pod względem aktywności no bo jednak wiadomo, serwer ma już 2 lata, trochę osób pokończyło, no ale mimo wszystko bardzo dużo osób od pierwszego dnia do teraz gram. Gra tutaj aktywnie, no i to po prostu widać. No i właśnie, jak się W50 prezentuje, prezentuje się w sposób następujący. Jesteśmy pierwsi! Jesteśmy pierwsi! Jest to dla mnie bardzo, bardzo fajne. Oczywiście, to win ratio nie jest jakieś giga duże w porównaniu do osoby drugiej. No, ale tak czy inaczej, no, widać, że oddaje. Widać, że oddaje gierka regularna. Myślę, że z głową tak mi się wydaje po prostu przez te dwa lata już prawie. No, bo jednak jesteśmy pierwsi w tym PVP. Duży wpływ na to też ma to, że gramy magiem, więc nie jesteśmy za bardzo podatni na jakieś tam RNG, czyli po prostu tutaj no wiadomo, maguś po prostu liczy na kryty i tyle, na inne klasy postaci, jakiś wojownik, zwiadowca bloki, uniki, jakieś tam pasywki, więc no to wszystko jest takie, no mówię, nie bardzo miarodajne mimo wszystko, fajnie to widać widać kto ma największe to win ratio, jak sobie tutaj zawalczy z 50 osobami, ale mimo wszystko nie jest to takie, że na pewno jesteśmy top 1 i mamy tutaj no, totalną przewagę, bo tak oczywiście nie jest. No ale właśnie, my jesteśmy TOP 1, mamy dość mocne statystyki, mamy bardzo mocne GEMY, około 1700, wszystkie, w sumie ponad 1700 i temki też ulepszone prawie wszystkie, razy 19, więc to oddaję. No i jesteśmy top 1 na W50 w takim rankingu stricte PVP ze Tulsa dalej mamy Universa, czyli Berserka. Dalej mamy Dreamscape'a wojownika. No i tutaj oczywiście cała ta topka, no to głównie są gemy. To są głównie gemy, które oni mają bardzo, bardzo mocne. No i wszyscy mają po prostu w okolicach 1700 piąty z no i tak dalej, i tak dalej. Actimel też ma tutaj dość niskie Win Ratio, bo ma 71,5% tym zwiadowcom, gdzie, ma, gdzie my mamy 76% 70, a Actimel jest chyba mocniejszy ode mnie, tak? No wiadomo, to też jest RNG, jak wszystko w sumie w tej gierce, no bo tutaj zależy, jak my walniemy kryty, no to wygramy, jak tutaj Actimel, no walnie kryty, no to on wygra, w sensie, no jak my nie walniemy, on walnie, także no różnie to wygląda, no ale teraz zobaczcie, my dwa kryty, on zero no i akurat wygraliśmy, także Actimel nie jest taki słaby, nie ma takiego małego win ratio w moim mniemaniu jak tutaj jest to po prostu pokazane właśnie na tej grafice no, no ale tak czy inaczej, no jest to fajne. Jest to na pewno fajne. Fajne osiągnięcie. Ostatnio mieliśmy tam największe przyrosty statystyk. Jak tam kilka miesięcy temu dawali po tym naszym klikaniu lochów i przejściu na golda. No a teraz mamy największe win ratio na serwerze. Tutaj kolejna 23, trójka. Dlaczego 23? trójka? Ano dlatego, że. Niestety ranking teraz bardzo często na serwerach się buguje No i bardzo często na pierwsze, drugie lokaty w sali chwały Wskakują osoby, które mają 200 level, 300 level Po prostu takie losowe Od ostatniej aktualizacji chyba niestety coś takiego się dzieje Więc ich tutaj po prostu wyciąłem Oni byli na pozycji 49 50 Tak akurat się stało jak szczytywałem No ale to chyba nie ma większego znaczenia Wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia Tu widzimy jak to prawie top w 50 W50 się prezentuje więc dobrze, lecimy dalej, no i teraz mamy w 55. w 55 również dość mocny serwer, muszę Wam powiedzieć, również taki no po prostu dość stabilny, nie jest to co prawda taka aktywność jak na przykład na takim W50, no ale mimo wszystko widzimy tutaj w dalszym ciągu walkę o top 1 gildyjne między naszą gildią, a tutaj eskapadę, więc ciągle coś się dzieje, ranking też, też dość żywy, tutaj jak spojrzymy sobie na punkty w helewej no to też top 1 i top 2 gildia do samego końca niemalże cisnęły między sobą i tutaj walczyły, no ale właśnie tutaj znowu duża przewaga gemów, Sombay top 1 i on ma te gemy po około 1400, no a taki Dir który gra paladynem, ma te gemy po 1500, nawet tu co niektóre 1600, więc strasznie mocna osoba strasznie mocny gracz, no i tak się prezentuje Winratio, tak się prezentuje Winratio, mamy top 1 z Sombeja, 91%, 90% niecałe właśnie Dirty, no i potem zobaczcie jaki jest duży spadek, potem jest Kutz, który ma 76% niecałe, potem jest Panzer, który ma 75,5%, Panzer chyba w ogóle lochów nie stopuje, jak się nie mylę, z Sombej oczywiście też nie stopuje, no i my jesteśmy na pozycji dopiero 10, mając 60%, niecałe 5% Winratio, także no tutaj nie za bogato nie mamy też jakichś gigamocnych gemów. Po około tam 1200. Teraz Miss Elevatora poleciał 1300. No ale tak to po prostu wygląda. Tak to się tutaj prezentuje. Więc jak widzimy, mimo mocniejszych gemów tutaj Dirty'ego, no to Zombie mimo wszystko jest top 1. Ale Dirty, no w sumie Dirty ma 10 leveli więcej od nas. Chyba Lochów też nie stopuje, jak się nie mylę. No ale mimo to maguś lepszy od tego Paladyna co może być dość ciekawe. Jak sobie tu w ogóle jeszcze zerkniemy na statystyki, 63052, a Sombay ma 635... No, w sumie statystyki bardzo podobne. No, ale właśnie, tak to się prezentuje na W55. Ja już oczywiście kiedyś takie zestawienie robiłem. Nie podobało Wam się to jakoś, w sensie nie byliście jakoś giga zainteresowani, nie, nie zrobiło to jakoś bardzo dużo wyświetleń, ale ja takie zestawienia raz na kilka miesięcy lubię sobie zrobić. No i tutaj mamy dalej kolejne top 50, że tak powiem, w sensie kolejne to 25 osób z tego W55, no i właśnie tu mamy King Noviego, można sobie zatrzymać, można sobie przeanalizować, tak to wygląda, no i na sam koniec W58, W58, tu w ogóle jeżeli chodzi jeszcze o W55, bo chyba nie powiedziałem, no to serwer wystartował. 22 kwietnia 2022 roku czyli niedługo będzie rok i dwa miesiące teraz mamy już ponad, ponad rok tego serwera więc już powoli można patrzeć kto jest taki najmocniejszy jak to wygląda, oczywiście tutaj też bardzo dużo osób w dalszym ciągu stopuje lochy, ale nie wszyscy, więc mówię powolutku się to klaruje i powolutku widać ten ranking PVP no i dobrze, teraz przejdźmy sobie tak jak powiedziałem na W58, W58 które nie ma jeszcze nawet roku bo wystartowało 19 sierpnia 2022 no ale mimo wszystko no serwer dość martwy mo chyba mogę tak powiedzieć serwer dość taki no nie za mocny po prostu za dużo tutaj w tym top 30 się nie dzieje, Koka w ogóle grę skończył to taka ciekawostka, miałem o tym nagrać film, ale stwierdziłem, że już nie będę, no po prostu pominę ten temat, dlatego też nie będę tego robił, no ale teraz wam mówię, że Koka grę skończył, no ale w tym momencie w dalszym ciągu jest najmocniejszy pewnie tutaj niebawem inni go łykną w sumie już w rankingu wyknęli go no ale dobrze, przejdźmy do tego rankingu. No i jak to wygląda. Fake coca jak widzimy, największe w dalszym ciągu win ratio. Oczywiście wiadomo, najmocniejsze gemy i tak dalej i tak dalej, więc tutaj no prawie 90%. Drugi Sonbei, który ma prawie 88%, więc również bardzo, ale to bardzo dużo. Sonbei nie stopuje lochów. On w ogóle chyba na żadnym koncie nie stopuje lochów, jak się nie mylę. Tak więc po prostu no na tym w tym etapie, kiedy jeszcze mało kto stopuje, no to Sonbei na tych serwerach w sensie jak większość stopuje, może w ten sposób, jak większość, większość graczy na serwerze stopuje Lochy, no to Sombay będzie wiadomo dominował. Natomiast, jak już te Lochy powoli zaczną ludzie klikać, powoli zaczną wbijać wyższe levely, no to wtedy Sombay w tym rankingu pewnie troszeczkę tam spadnie. No ale mówię: Sombay pozycja druga, Izirud Root, Polak swoją drogą, jak ogląda, to pozdrawiam. Również pozycja trzecia 87,5%. No i my mamy dopiero 80%. Jesteśmy takim łącznikiem między top 3 a top 5, można by powiedzieć. No bo tutaj top 3 takie dość zbliżone my mamy 80%, no i kolejny Sir Henry wojownikiem 75%, więc dość duża różnica w tych procentach, w tym win ratio. No ale właśnie, tak to wygląda, tak to się prezentuje my jesteśmy na pozycji czwartej, co myślę, że jest jak najbardziej okej, okay, dlatego, że z tutaj no to raczej nie wygramy. Z RUTEM w sumie jest, się zastanawiam, bo tak, no on ma troszkę więcej inteligencji, delikatnie, HP my mamy troszkę więcej, tutaj gemiki, gemiki ma o wiele słabsze, ale w sumie, a właśnie, root tutaj ulepsza itemki, już ma wszystko razy 15, brońka razy 16, no my te ulepszenia, no my tu mamy razy 10, to nam bardzo to win ratio zaniża na takich postaciach, na których stopujemy lochy, no ale nie ma co ukrywać, nie ma co się dziwić, tak to po prostu wygląda. Ja się z tym osobiście zgadzam. Z większością graczy tutaj wygrywam na tym serwerze, jak na co dzień się bijemy. No ale właśnie z nie nieraz przegram. Z Kokom, no to wszystko chyba przegrywam. A z Sombayem się za bardzo nie biję, bo jesteśmy w jednej gildii. No ale no też raczej większość bym przegrywał, tak jak wspomniałem. No i tutaj kolejne 25 osób z W58. Tak to się prezentuje. Można sobie oczywiście. Zatrzymać tak jak już powiedziałem, można sobie samemu przeanalizować, sprawdzić, no ale chyba to takie ścisłe top 10 jest najbardziej ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje, ale zrobiłem top 50, żeby zobaczyć jak to wygląda teraz i jak to będzie wyglądało na przykład za kilka miesięcy, żeby zrobić jakieś porównanie, może no po prostu za kilka miesięcy jak ten serwer jeszcze będzie starszy, ludzie się jeszcze bardziej tutaj rozwiną, jeżeli chodzi o postacie, może już poklikają lochy co niektórzy, wiadomo jak to wygląda. Dobrze, chowamy to sobie i i tyle, takie zestawienie PVP, nie jakieś giga emocjonujące, nie, nie jest to jakieś nie wiadomo co, ale po prostu fajnie na SF Toolsie można sprawdzić kto z kim, w sensie kto na serwerze ma największy win ratio, kto tam jest blisko, jaka jest topka, no i jak to w tym PVP wygląda. Oczywiście PVP, sprawa dość, no powiedzmy. Wiadomo, taka, no, RNG, nie? Taka losowa po prostu, czasem siądą kryty, wygrasz, czasem nie siądą kryty i przegrasz z kimś o wiele słabszym. Zwłaszcza jak tutaj grasz jakąś klasą, która głównie polega na krytach, jak na przykład Maguś. No, ale tak to wygląda, ja takie zestawienia lubię. W50 jestem, szczerze mówiąc, dumny, bardzo szczęśliwy, że zajęliśmy pierwsze miejsce. No, bo jednak powolutku, powolutku to oddaję. Dopiero, no, dopiero. Prawie dwa lata ma ten serwer, więc niby dopiero, ale jednak już trochę na nim gramy no i ta regularna gierka oddaje dobrze i tyle tak jak mówię u jeden na razie nie bierzemy pod uwagę w60 też nie może jak tam kolejne zestawienie za kilka miesięcy będę robił to weźmiemy no a teraz przejdźmy sobie do konkursu przejdźmy sobie do konkursu tak jak powiedziałem za używanie kodu twórcy neutral na oficjalnej stronie Shakesa, na oficjalnym sklepie Shakesa internetowym co wszystko macie na banerku home.syfigame.net. za po prostu jak tam kupujecie grzybki czy tam klepsydry, czy co, cokolwiek innego. Jak podczas zakupu wpisujecie kod twórcy neutral, no to ja z tego dostaję 5%, bo to jest oficjalnie powiedziane. 5% z każdego zakupu na tym sklepie leci bezpośrednio do mnie. Oczywiście jeżeli używacie kodu neutral, wszystko jest zresztą na banerku. No i z racji tego, że taki program twórców został stworzony przez Play'e, to ja w ramach podziękowania za to, że używacie tych kodów bardzo licznie, bardzo regularnie. Te ostatnie miesiące są bardzo podobne do siebie i tamtych użyć jest naprawdę bardzo dużo, za co Wam ślicznie dziękuję dziękuję ponownie no bo jest to bardzo miłe wiadomo was to nic nie kosztuje wypłacicie tyle samo za grzyby albo nawet mniej dlatego że na tej stronie są grzybki w cenie przed podwyżką tutaj głównie w aplikacjach na Steamie i na telefonach jak widzicie ta podwyżka miała miejsce na przykład najdroższy pakiecik 500 zł gdzie na tej stronie w dalszym ciągu kosztuje 400 na stronkę można się zalogować w swoim id postaci które macie w ustawieniach tutaj w zakładce postać no i w zależności na jaką postać chcecie doładować grzyby no to na tą wchodzicie, wchodzicie w ustawienia, no i tutaj zakładka postać, kopiujecie ID postaci, tam na tą stronę wklejacie logujecie się i możecie doładowywać grzyby, kupować jakieś pakiety specjalne bo na przykład w zeszłym miesiącu były pakiety z duszami, tylko i wyłącznie na tym sklepie internetowym, można kupować klepsydry nawet dodatkowo teraz więc po prostu, no jest to taka nowość, która wystartowała pod koniec lutego i ja Wam pięknie dziękuję za wsparcie, bo mówię, Was to nic nie kosztuje dodatkowo, nawet możecie zapłacić mniej, no a część z tego co zapłacicie za te grzybki idzie do mnie więc dziękuję, po prostu dziękuję, bo mówię, bardzo licznie korzystam z tej strony bardzo licznie korzystacie z mojego kodu, więc jest to bardzo, bardzo miłe dla mnie. No ja to mówię w każdym filmie konkursowym, ale chcę wam po prostu pokazać wdzięczność, bo równie dobrze nie musicie nic tam wpisywać, a mimo wszystko wpisujecie ten kod neutral. No i dobrze, przejdźmy do konkursu. Zanim ogłoszę ten konkurs, który teraz będzie w czerwcu i podam zasady, jak wziąć udział, i tak dalej, to chciałbym poruszyć kwestię zmiany zasad. Delikatnych zmian zasad tego konkursu, pytałem Was na Discordzie, pytałem Was na karcie społeczność, chciałem to po prostu zrobić bardziej takie y, dla was, w sensie takim, że po prostu bardziej promować osoby, które tego kodu używają częściej, żeby nie było tak, że ktoś na przykład kupił wszystkie pakiety z duszami, których chyba było 4 w tamtym miesiącu, no a ma taką sz samą szansę na zwycięstwo w tym konkursie, jak osoba, która kupiła sam pakiet startowy. No i myślałem bardzo dużo, jak ten konkurs tak urozmaicić, żeby właśnie bardziej premiować takie osoby, które częściej tego kodu używają, żeby one miały większe szanse, y, no i wpadłem na kilka pomysłów, Myslów. Ten konkurs, który ogłaszam w tym odcinku, to jest konkurs czerwcowy. Pozostaje na starych zasadach, nic się nie zmienia. Bo, oczywiście, no, słabe by było zmieniać zasady w trakcie trwania. Natomiast, jak za tydzień, bo za tydzień we wtorek, pewnie na streamie, wylosujemy sobie zwycięzców i z komentarzy pod filmem i z tego kanału Kodzik Twórcy. Jak sobie tych zwycięzców wylosujemy na streamie, ja po streamie się z nimi skontaktuję, przekażę nagrodę to po prostu już będzie można wysyłać kolejne screeny już one będą brać udział w kolejnym konkursie czyli w lipcowym, bo tak jak mówię konkursy są co miesiąc no i ten konkurs lipcowy już będzie na zmienionych zasadach co się zmienia? zmienia się to, że po pierwsze każda osoba, która używa mojego kodu twórcy dostanie swój numerek, tak jak to miało miejsce do tej pory ale jeżeli ktoś używa go częściej niż raz no to dostanie, po prostu każde użycie kodu to jest dodatkowy numerek, czyli taki no można powiedzieć Dodatkowy los, ja te numerki wam zaraz pokażę, jak to wygląda, ale chcę najpierw omówić te zasady, żeby każdy zrozumiał. Także załóżmy, startuje nowy serwer, ktoś kupuje pakiet startowy i pakiet twierdzy z moim kodem, no to ma tak, jakby dwa losy. Jak ktoś kupił te cztery pakiety z duszami, no to miałby po prostu cztery te numerki, no i to wiadomo, zwiększa szanse na wylosowanie właśnie tej osoby, właśnie numerku przy jej no i po prostu wygranie nagrody. To jest pierwsza sprawa, to jest pierwsza zmiana. Do tej pory, nieważne, ile kupowałeś pakietów, miałeś jeden Numerek I to było takie trochę słabe. Natomiast chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę, że po prostu robione przeze mnie są te konkursy. To jest inna sprawa. To jest po prostu takie podziękowanie dla Was za to, że tego kodu twórcy używacie. No nie muszę tego robić. Nie, nie musiałbym po prostu bym Wam mówił, żebyście używali i tyle. Ale jest to taka po prostu forma dość duża wsparcia dla mnie szczerze mówiąc. No i dzięki temu ja chcę Wam się jakoś odwdzięczyć właśnie robiąc te konkursy. Jakoś premiować te osoby, które faktycznie używają tego kodu i tak dalej, wiadomo. Natomiast pamiętajcie o tym, co ja wam zresztą pisałem na Discordzie, tutaj tak ładnie to opisałem, więc może przeczytam żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. Mimo wszystko pamiętajcie, że moje konkursy za kod twórcy są tylko w ramach podziękowania za używanie mojego kodu na stronie. Jest to głównie forma wsparcia dla mnie, jeśli i tak coś tam kupujecie i chciałbym abyście tak to traktowali jako forma wsparcia, a nie jako opcja na wygranie konkursu. Mimo wszystko chciałbym to jakoś dopracować, aby każdy czuł się fair, więc jeśli macie jakiś pomysł to śmiało piszcie na PW. Tutaj też w komentarzach możecie pisać co Wy o tym pomyśle, w sensie o tych zmianach myślicie, bo jeżeli Wam nie przypada do gustu, chociaż widziałem po głosowaniu, że raczej Wam przypadły. To po prostu no, zmienimy, wrócimy do starych albo coś tam jeszcze dopracujemy. To jest nowa rzecz. To jest chyba dopiero trzeci albo czwarty konkurs na kanale. Właśnie no, tego typu konkurs, że tak powiem. Więc będę to cały czas dopracowywał. Ale pamiętajcie, że konkursy to jest tylko opcja dodatkowa. Jak chcecie po prostu mnie wesprzeć i tak kupujecie grzyby albo klepsydry albo cokolwiek na tej stronie, strona pochodzi oczywiście od oficjalnych twórców gry, no to wtedy wpiszcie kod neutral, możecie zrobić screena właśnie do konkursu ale nie musicie, bardziej traktujcie to jako formę wsparcia mnie, jeżeli lubicie mnie oglądać, lubicie tam yy, nie wiem siedzieć na streamach, może jakieś poradniki wam pomogły czy coś, ja się też zawsze staram odpisywać na jakichś instagramach discorda, jak ktoś ma jakieś pytanie no to po prostu zamiast wydać dodatkowe pieniążki to i tak te pieniążki, które chcieliście wydać na grzyby wydacie, yy, no a dzięki temu mnie wesprzecie, ja zawsze mówię odkąd ta opcja powstała, że nie trzeba kupować subów na twitchu nie trzeba tam kupować wspierających Wystarczy, że jak będziecie doładowywać grzybki To użyjecie tego kodu I to też jest jak najbardziej dla mnie ok, Bo mówię, wy nic dodatkowo nie płacicie A ja część z tego mam, za co jestem giga wdzięczny No ale dobrze, przejdźmy do tych zasad Więc tak jak powiedziałem Od kolejnego konkursu, czyli lipcowego Każde użycie kodu to jest jeden dodatkowy los To jest pierwsza sprawa Ktoś kupuje pakiet startowy i twierdzy ma dwa losy Ktoś kupuje, nie wiem, sześć pakietów W danym miesiącu Bo to jest oczywiście od zakończenia poprzedniego konkursu do zakończenia kolejnego, czyli jak zakończymy ten konkurs czerwcowy. Jak już tam ogłoszę zwycięzców na Discordzie, pewnie w filmie też gdzieś, no to po prostu potem już można znowu te screeny podsyłać i już te nowe zasady wejdą w życie. A w lipcu, jak zrobimy kolejny konkurs lipcowy, no to oczywiście, wiadomo, już one będą, już co niektórzy będą mieli po kilka numerków, żebyście się nie zdziwili, bo po prostu już to wejdzie w życie i tak to będzie wyglądać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałbym jeszcze yy, premiować, nad tym się zastanawiałem, bo to jest troszeczkę takie bejtowanie was na wydawanie pieniędzy na grzyby. W sensie się tak mi się wydaje z tyłu głowy no ale też nie chciałbym żeby było tak że ktoś kupuje pakiet załóżmy za 400 no i ma mniejsze szanse niż osoba która kupi pakiet startowy i twierdzy właśnie no bo ona ma dwa losy no a ta osoba użyje tylko raz kodu, no i będzie miała jeden los, wiadomo, więc tutaj też dodaję coś takiego, że każde cztery stówki, bo tyle kosztuje najdroższy pakiet w Shakesie, to jest również dodatkowy numerek, dodatkowy los, tak to nazwijmy powiedzmy, nie wiem czy, czy mogę tak mówić, no ale to jest po prostu dodatkowy numerek u mnie. Czyli jak ktoś kupuje pakiet za 400 stówki i mi wysyła screena, to ma z automatu dwa losy. No i tyle. Jak ktoś kupuje łącznie w danym miesiącu, czyli w danym, w danym tam okresie pomiędzy konkursami pakiet za 800, no to ma 3 losy, tak jakby. Rozumiecie o co chodzi? Po prostu każde 400. Jak ktoś kupuje kilka pakietów mniejszych, ale łącznie to da 400, no to tak samo. To też będziemy tam jakoś dodawać, też będziemy to jakoś ogarniać. To nie jest takie, nie traktujcie tego jako baitowanie bo każdy i tak kupuje tyle, ile sobie może pozwolić i tak dalej, ale chcę po prostu jakoś zwiększyć szanse dla osób, które częściej używają tego kodu. Powiedzmy, tam jakieś większe pakiety kupują, no i wiadomo, jak to wygląda. Chcę ich po prostu premiować. Ale oczywiście nie jest powiedziane, że ktoś kto kupi jeden pakiet za dwie dychy, na przykład ten startowy, to nie może wygrać, bo również może. No i dobrze, takie dwie zmiany, jakoś to ogarniemy. To jest trochę skomplikowane dla mnie, żeby też to robić, ale coś takiego wejdzie od kolejnego konkursu. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, bo też sobie jeszcze poczytam i wezmę wasze opinie pod uwagę. Dobra, no i tyle, tyle co do zmiany zasad, bo się tutaj bardzo rozgadałem. No i teraz przejdźmy do obecnego konkursu, w tym w momencie, jak ja to nagrywam, wygląda to tak, cyk. Jak widzimy, tyle osób wysłało do mnie screeny. Mamy łącznie 114 numerków na ten moment. Każda z tych osób, te niki, jak widzimy tutaj, mamy napisane np. Na w nawiasie e-mail, to znaczy, że mi dana osoba wysłała na maila potwierdzenie użycia kodu. Te, które nie mają nic w nawiasie, to, są, to jest Discord, bo głównie na Discordzie mi wysyłacie. Co niektórzy z Instagrama, więc w nawiasie jest IGM. No, ale tak jak wam powiedziałem, yy, póki co każda osoba ma po jednym numerku. No, bo jeszcze są te stare zasady, sporo tych osób się uzbierało. 114, yy, jeszcze oczywiście można do mnie te screeny podsyłać yy, przez najbliższy tydzień. Yy, no, i brać dalej udział w konkursie. Yy, w sensie będę was tu po prostu dopisywał. No, i tyle, i tak to generalnie wygląda. Yy, no, i co, konkurs jest w ogóle na 400 stówki, bo to chyba najważniejsze. Niech to będzie wyświetlone. Wy sobie sprawdźcie, czy na pewno jesteście dopisani. Jak kogoś tutaj nie ma, wysyłał do mnie screen. Po zakończeniu ostatniego konkursu w maju, to niech się do mnie odezwie, bo mogłem coś przeoczyć, ale raczej czegoś takiego nie było. Tak czy inaczej, konkurs ponownie jest na 400 stówki i ponownie dzielimy go na pół, czyli po prostu ponownie dwie stówki polecą do osób właśnie z tych numerków, a dwie stówki PSC, bo to oczywiście mowa o PaySafe cardach, a kolejne dwie stówki polecą do kogoś z komentarzy i również w kolejnych konkursach będę tak to robił. Chcę też po prostu nagradzać osoby, które może nie wiem, nie wydają na gierkę grają free to play, ale może też jakoś tam oglądają, wspierają. No i wiadomo też, jakąś tam szansę będą mieli, żeby wygrać. Więc chyba rozumiecie, co mam na myśli, bo tutaj się strasznie rozgaduje, ale chcę to po prostu jak najbardziej dopracować, żebyście wy byli jak najbardziej zadowoleni z tych konkursów. Więc no, to, że dzielimy nagrodę pomiędzy osoby używające kodu a pomiędzy komentarze na YouTubie zostaje bez zmian. Tak to wszystko no będzie działało jak do tej pory działa. No ale tak jak wam powiedziałem, będzie to po prostu będzie więcej losów dla pojedynczej osoby od kolejnych konkursów właśnie na takich zasadach jak wspomniałem wcześniej. No i dobrze, tak jak mówię, 400 PST, 200 idzie do kogoś z tych osób, które teraz widzicie na ekranie, będziemy sobie losować, no a 200 do kogoś z komentarzy. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Po pierwsze, oczywiście subskrypcję z dzwonem zostawić na kanale, po prostu subskrypcję. Po drugie zostawić kciuka w górę pod tym filmem. No a po trzecie napisać komentarz, a w komentarzu najlepiej jakiś kontakt do Was, tylko żeby to nie był adres e-mail. Dlatego, że jak adres e-mail dacie, to YouTube z automatu takie komentarze wykrywa i kasuje, więc niech to będzie jakiś Discord, niech to będzie jakiś Instagram, no cokolwiek, jakiś kontakt, żebym mógł do Was napisać, jak wygracie i po prostu przekazać Wam nagrodę. No bo mówię, YouTube jednak te komentarze z e-mailami usuwa automatycznie, nie da się tego wyłączyć, więc to jest dość problematyczne. No i tyle, i generalnie tyle, także. No mówię, używacie co miesiąc bardzo podobną ilość razy tego kodu mojego twórcy na tej stronce, więc no znowu robimy 400 PSC, znowu robimy 400 PSC dzielone na 2. Tak to po prostu wygląda. No i taki mam plan na zrobienie tego. Co mogę więcej dodać tutaj? No mówię, za tydzień, za około tydzień na streamku, to będzie, wy ten film dostaniecie we wtorek, to pewnie za tydzień, we wtorek na streamku wieczorem o godzinie 18.00, od razu na samym początku zrobimy sobie losowanie. Po pierwsze, wylosujemy jakiś losowy numerek właśnie z tych osób, które wysłały mi screen, jak używają kodu. No a po drugie, wylosujemy jakiś losowy komentarz. No i tyle. Ja się po streamie skontaktuję ze zwycięzcami i po prostu zamkniemy ten etap konkursowy, a zaczniemy już etap konkursowy na lipiec. Wiadomo jak to wygląda. Co mogę tutaj jeszcze dodać dla was? Chyba tyle. No mówię, macie jeszcze czas, jak ktoś nie dostarczył do mnie screenów atakowe ma albo coś tam jeszcze będzie kupował przez ten tydzień, to można jeszcze wysłać. Ja jeszcze tutaj do tej listy na konkurs czerwcowy będę dopisywał. No ale chyba tyle, ale chyba tyle. Nie ma co tu się więcej rozgadywać, najbardziej się o tych zasadach rozgadałem, no i wygląda to tak, jak wygląda. Oczywiście tutaj też warto dodać, że osoby, które wysłały do mnie screena i są tutaj na tej liście z tymi numerkami, będą również mogły wziąć udział i tak samo to będzie w kolejnych tam lipcowym, sierpniowym i tak dalej konkursie. Będą mogły również wziąć udział w komentarzach na YouTube, napisać komentarz, kontakt do siebie, więc jeszcze jedną dodatkową szansę, tak jakby mają, to też jest w ramach podziękowania po prostu dla tych osób, które tego kodu używają. Tyle ode mnie, bo się tutaj rozgadałem. Dziękuję Wam pięknie. Podzielę to na podrozdziały, żebyście na pewno obejrzeli to, co Was akurat interesuje. No i co, mówię, dziękuję ślicznie za wsparcie co miesięczne. Bardzo mi jest miło, bardzo dużo osób się przekonuje do tej strony, co niektórzy chyba jeszcze nie wierzyli, że to jest legitne, no ale jest legitne, to jest oficjalna strona twórców gry, więc no ja jakby to był jakiś skam, to bym oczywiście tego nie promował. Tak czy inaczej... Dużo osób się, coraz więcej osób się przekonuje do tej strony, i po prostu bardzo Wam dziękuję za używanie kodu Neutral tak liczne co miesiąc. Wszystko, dzięki ślicznie za uwagę, zostawiajcie oczywiście kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, piszcie komentarze, tak jak mówię, ten kontakt do Was przede wszystkim. No i co, powodzenia w konkursie. Kolejny, oczywiście, za miesiąc. No i tyle, i tyle. Będę ogłaszał zwycięzców na Discordzie. Pewnie dam pinga everyone, żeby każdy zobaczył. Pewnie tam po ogłoszeniu zwycięzców w jakim kolejnym filmie również pokażę wam, kto wygrał, żebyście wiedzieli. No i co, tak to będzie wyglądać jak w ostatnich miesiącach. No a od lipca zasady się zmieniają, ale to można sobie obejrzeć rozdział o nowych zasadach, bo pewnie takowy zrobię. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.